prawdziwie piknikowej atmosferze w Mysłakowicach otworzono park rekreacyjny Tęcza przy ulicy Włókniarzy. Jest to efekt starań działającego na terenie gminy Stowarzyszenia Senior. Obiekt kosztował 250 tysięcy złotych, a środki pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dnia dzisiejszego brakowało takiego terenu rekreacji dla mieszkańców, bo mamy tutaj i fitness, i mamy miejsce na ognisko, i mamy boisko do piłki plażowej, siatkówki, ale również mamy takie miejsce, żeby w okresie wiosennym, letnim na leżaczku poleżeć, poodpoczywać, powdychać świeżego powietrza. Cieszę się, ludzi coraz więcej. No radość jest bardzo duża. Początki były ciężkie, nikt nie chciał uwierzyć w to, że może coś takiego powstać, a jednak powstało. I mamy takie piękne miejsce, gdzie się możemy spotykać, gdzie możemy się relaksować, palić ognisko. Młodzież ma miejsce do gry w piłkę, mają również miejsce, gdzie można pograć w szachy. No bardzo długo czekamy, bo to wie pan, tutaj to były takie, jak to mówiąc, takie ugory. No, no to teraz tutaj doprowadzili do pewnego porządku między blokami, to tak, no trochę to ładnie się zrobiło. No robi wrażenie. Powstał dosyć szybko, bo obserwowałem budowę. Jestem tu dosyć często w urzędzie gminy i przechodząc widziałem cały proces budowlany. Także dosyć sprawnie to zostało wykonane. No i tylko się cieszyć, że jest. Fajnie jest. Będzie gdzie wyjść i w ogóle młodzież też. Że tylko żeby po prostu nie niszczyli tego, żeby szanowali to wszystko. To tyle pieniędzy kosztuje, nie? Wiele wskazuje na to, że park w przyszłym roku zostanie rozbudowany. Liczę, że ta inwestycja jeszcze w latach kolejnych zostanie powiększona, bo zdaję sobie sprawę, że jeszcze tu jednej rzeczy brakuje, a mianowicie takiego pięknego, dużego placu zabaw dla dzieciaczków i to znajduje się już jako plan do przyszłego projektu czy projektu na przyszły rok i liczę, że to będzie zamknięcie takie całe kompleksowe tego terenu. Obecnie na terenie gminy Mysłakowice znajduje się blisko 20 parków sportowo-rekreacyjnych.